Cześć! Dziś okaże się wreszcie, o co chodzi z takimi słowami jak mła albo tła. I okej, te słowa spotykaliście mnóstwo razy, ale co powiecie na słowo y? To już mniej wpada do głowy. Dziś wszystko wyjaśnimy, a więc jakie te słowa mamy i w jakich okolicznościach je używamy. Oczywiście jak najwięcej praktyki, a na końcu znajdziecie ćwiczenie. Moi c'est Simon, la chaîne Le Long Simple. Et bon visionnage à tous! Gdybyśmy wzięli słowo payer, to znaczy płacić, i odmienili mówiąc je paye, to znaczy po prostu płacę. To nawet nie jest ja płacę. No i rzeczywiście francuski musiał jakoś rozwiązać tę sprawę, jak podkreślić, że to właśnie ja, kiedy na przykład w towarzystwie chcemy na to wskazać, że to ja, a nie ktoś inny. I na przykład do tego celu użyjemy tych słów, o których dzisiaj powiemy. Słowa nazywają się zaimkami akcentowanymi. No i to jest dobre skojarzenie. Skojarzmy, że na przykład za ich pomocą możemy zaakcentować, że chodzi o daną osobę. Tak jak to były zaimki podmiotu, czyli używaliśmy ich przed jakąś czynnością, tak zaimki akcentowane będą wyglądały tak. Moi, toi. Dla pierwszej i dla drugiej osoby to pewnie widywaliście wiele razy. Zamiast il mówimy lui. To jest bardzo ważne. Za to dalej mamy już tak samo. Elle to elle, nous i vous również zostają bez zmiany. A więc w takich sytuacjach powtórzymy to samo słowo, aby podkreślić, że chodzi o nas. I dopiero słowo oni się różni. Oni to y. Nie powiemy wtedy il. A one nie zmieniają się, mamy elle. No i okej, używamy tych słów po to, aby coś zaakcentować, ale do tego jeszcze wrócimy, bo to jest troszkę trudniejsze. Zacznijmy od czegoś prostszego. Tych słów, które mamy teraz na ekranie, użyjemy zawsze wtedy, kiedy będziemy mieli jakikolwiek przyimek. Czyli na przykład dla mnie, o tobie, przy nim, przez nich, u niej. To są właśnie te najczęściej krótkie słowa, które wstawiamy przed te osoby. Jeżeli coś takiego zobaczycie, to właśnie użyjemy zaimków akcentowanych. I od razu przejdźmy do praktyki. Zobaczcie ten komentarz. Je sais pas pour vous, mais pour moi, cette vidéo est une masterclass. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie ten film to masterclassa. Tak brzmi komentarz i oto jest właśnie żywy przykład. Skoro użytkownik użył pour, czyli dla, wiemy, że nie można powiedzieć je. Trzeba powiedzieć moi, czyli użyć zaimków akcentowanych. Zobaczcie ten komentarz. Merci à toi d'avoir partagé toute cette recherche avec nous. Czyli dziękuję tobie za podzielenie się całym tym researchem z nami. Skoro mamy a, użyliśmy zaimka akcentowanego, mówimy à moi, ok. Dalej też mamy avec, też wiemy, że takiego zaimka używamy. No ale akurat zaimek nu nie rzuca się w oczy, bo on wygląda tak samo jako akcentowany, jak i jako podmiot. I jeszcze ten fragment. J'entendais parler de toi. Czyli słyszałem o tobie. Zobaczcie tę okładkę książki. Aujourd'hui, je prie pour eux. Dzisiaj modlę się za nich. Przy okazji przypomnijmy sobie francuski łańcuch. Zobaczcie, nie czytamy pour eux, tylko pour. Mimo tego, że samo to słowo pierwsze czytamy pour, to i tak, kiedy obok stoi słowo zaczynające się od samogłoski, my czytamy je tak, jakby nie było tam między nimi spacji, czyli sylabami. Pour. To już się zdarzało, prawda? Skoro użyliśmy pour, musi być zaimek akcentowany. Wiecie już, o co chodzi, więc macie po prostu na ekran parę takich charakterystycznych przyimków, ważnych i częstych, ale jednocześnie tych, które się dotąd nie pojawiły. Che będzie znaczyło u, na przykład właśnie u niego. Près lui, koło niego. Grâce à lui, to dzięki niemu. À cause de lui, przez niego, w znaczeniu takim negatywnym, że coś się wydarzyło przez niego, coś raczej negatywnego. Par rapport à lui, w odniesieniu do niego, co do niego. I to wszystko to było jedno użycie, czyli z przyimkami. Bardzo charakterystyczne. Możecie zostawić pod tym filmem pozytywną ocenę, jeżeli dobrze wam się uczy do tej pory.
A my przechodzimy do komunikatu, który wprowadza nas do drugiego zastosowania. Zobaczcie to. Elle voulait avoir une famille avec lui, mais pas lui. Ona chciała założyć z nim rodzinę, ale on nie. Wiemy, o co chodzi z avec lui. To już znamy. Ale na końcu mamy po prostu pas lui. I łatwo to zapamiętać. Zapamiętajmy, że po prostu osobne użycie tych zaimków to jest właśnie to. Czyli na przykład ktoś się pyta, kto idzie na imprezę? Mówimy krótko, ja. Albo mówimy nie ja. Albo mówimy chyba on. Czyli skojarzmy to tak na chłopski rozum, jak to się mówi, że to są te samodzielne, osobno używane słowa oznaczające ludzi. Ja, ty, on, ona i tak dalej. Na przykład w tym komentarzu mamy krótki fragment. C'est lui. Czyli po prostu to on. Pamiętajcie, że nie powiemy il, bo il będzie tylko wtedy, jeżeli on jest wykonawcą jakiejś czynności. Na przykład il est là. Jeżeli on wykonuje jakąś czynność, to jest il. Ale tutaj nie jest to wykonawca. Mówimy tylko to on. C'est lui. I tak naprawdę tyle. My do tego jeszcze wrócimy w ćwiczeniu. I przejdźmy wreszcie do zastosowania numer 3. Czyli tego z początku, ale jednocześnie najtrudniejszego. Mamy podkreślanie lub akcentowanie. Nazwijmy to jak chcemy. Chodzi o to, aby podkreślić, że to właśnie my wykonujemy jakąś czynność, a nie kto inny. No i rzeczywiście, tak jak wspomnieliśmy, możemy zaakcentować to, że chodzi o nas i powiedzieć na przykład moi je paye. Okej, to już będzie znaczyło ja płacę. Lui, il est chauffeur. On jest kierowcą. Dając lui przed normalne zdanie, podkreśliliśmy to słowo on. Ale musicie wiedzieć, że da się podkreślić jeszcze bardziej i powiedzieć to ja płacę. W takich sytuacjach powiemy c'est moi qui paye. I tutaj nie widać pewnej małej rzeczy, która jest ważna, a uwidoczni się ona dopiero wtedy, kiedy zmienimy czasownik. Zobaczcie to. To ja mam siostrę. C'est moi qui a une sœur. Czyli zobaczcie, że tutaj używamy trzeciej osoby. Mówimy to ja, który ma siostrę, a nie to ja, który mam siostrę. To jest pierwszy wykrzyknik w tym rozdziale, miejsce, w którym powinniście uważać. Gdybyście chcieli powiedzieć to ty masz brata, znów tam będzie trzecia osoba. C'est toi qui a un frère. No i analogicznie c'est lui, c'est elle. Litera T przejdzie dalej, wtedy kiedy mówimy o nim i o niej. W liczbie mnogiej jest już bez wykrzyknika, powiedzmy, czyli stosujemy czasownik w adekwatnej formie. To my mamy siostrę, c'est nous qui avons une sœur. Czyli czasownik jest dopasowany do słowa nous. To wy tak myślicie? C'est vous qui pensez comme ça. Znów. To oni oglądają ten serial? C'est eux qui regardent cette série. I tak jak możemy powiedzieć, to on prowadzi, c'est lui qui conduit, tak możemy też powiedzieć, to on jest kierowcą, ale wtedy, kiedy mówimy, że on jest i podajemy, kim jest, a więc jakiś rzeczownik, nie bawimy się już w czasowniki, tylko po prostu mówimy, to on kierowca. Tak po prostu już się robi. Na przykład w tym przypadku c'est lui le chauffeur. Stąd się właśnie wzięło w języku polskim słowo szofer. Przy okazji, to jest właśnie po francusku kierowca. To oni są lekarzami? C'est eux les médecins. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, czy dobrze wszystko rozumiecie, nie przejmujcie się, bo ten temat jest troszkę trudniejszy, ale warto przez niego przebrnąć, a całą resztę przećwiczycie razem ze mną w ćwiczeniu, do którego was zapraszam i tam też jakieś drobne wyjaśnienia. Najpierw zaczynamy od prostszego ćwiczenia, czyli pierwsze i drugie zastosowanie. Na razie bez trzeciego, czyli te prostsze. To dla mnie. C'est pour moi. Dziś jestem u niej. Aujourd'hui, je suis chez elle. Dzięki niemu tu jestem. C'est grâce à lui que je suis là. Kto to? To ja. C'est qui? C'est moi. To przez nich. C'est à cause de. Ja i ty, razem. Moi et toi, ensemble.
Teraz kolorem zaznaczamy te użycie, w których mieliśmy obok jakiś przyimek, a tym kolorem zaznaczamy te, które są samodzielne. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że to nie jest jeszcze takie trudne. Teraz utrudnijmy sobie i przećwiczmy to trzecie zastosowanie. To ja dziś robię zakupy. C'est moi qui fais des courses aujourd'hui. To on to robi. C'est lui qui fait ça. To one czekają. C'est elle qui attend. To on cię kocha. C'est lui qui t'aime. To wy jesteście kucharzami. C'est vous les cuisiniers. To wy jesteście winni. C'est vous qui êtes coupable. Dlaczego tutaj jednak się pojawił czasownik być? Bo winny to nie jest rzeczownik, tak jak kucharz wyżej, tylko to jest przymiotnik. Dlatego tu normalnie stosujemy czasownik być i mówimy dosłownie to wy, którzy jesteście winni. I myślę, że też się zgodzicie, że to ma sens. W opisie znajdziecie pozostałe playlisty z francuskiego, na przykład fajną serię francuskie fiszki, w której poznajecie całe wyrażenia i wydaje mi się, że oglądając ten odcinek jesteście już jak najbardziej na poziomie nauki tych fiszek z tej serii. Więc zapraszam, a z wami się żegnam. À la prochaine.